Witam serdecznie w kolejnym odcinku w Sedno Rynku. Cześć Jacku. Cześć Marcinie, witam Was serdecznie. Dzisiejszy temat, który sobie z Jackiem wybraliśmy, to jest temat, który obiecywaliśmy już Wam od pewnego czasu, czyli Krajowy Plan Odbudowy. Pojawia się dużo różnych wątpliwości, nawet chyba wczoraj czytałem taki komentarz gdzieś tam w jakimś, nie pamiętam jakim medium już, że już praktycznie Morawiecki jest na wylocie z rządu przez to, jakie to tam zapisy są w tym KPO i na co się zobowiązał rząd, więc naprawdę jest aż tak źle. Co kryje ten Krajowy Plan Odbudowy, Jacku? Wiesz, ja bym dodał do tego Krajowy Plan Odbudowy i zwiększenie odporności. Okej. Okay. Szczególnie mi się podoba ten element odporności. To jest taka fantastyczna nowomowa brukselska, bo nie wiadomo zwiększenia czym i nie wiadomo odporności na co. Okej, Marcinie, więc pełen tytuł to jest Krajowy Plan Odbudowy i zwiększenia odporności. Okay? Czyli witaminę C nam po prostu tam serwują. Może witaminkę D, a może jakąś kolejną dawkę, bo okay. Pan minister Niedzielski zapowiada czwartą i 30 tysięcy hospitalizacji dziennie. To, okay. to jakie jest drugie dno KPO? No fajnie, dobra. Uciąłeś mnie, żebym się nie rozpędził. Tak, dobra, tak, bo idziemy w tematem. Tak, tak, no ale to znasz moje dygresje i myślę, że nasi partnerzy po drugiej stronie ekranu czasami mają świetną zabawę z różnych takich fajnych stwierdzenek. Słuchaj, więc zadałeś pytanie na temat Morawieckiego i tego, co się dzieje. No przede wszystkim mamy bardzo poważną sytuację w tej chwili w Polsce, bo szef szefów powiedział, że odchodzi za 3 lata. I to nie jest tak, że za 3 lata nastąpią zmiany, tylko rozpoczęła się walka o schedę po szefie, tak? No i teraz. Mówisz oczywiście teraz o szefie szefów, czyli o panu Jarosławie. Tak, oczywiście. No, przez chwilę pomyślałem o Morawieckim, nie wiem dlaczego. No nie wiem dlaczego właśnie. Okej. Okay. Marcin, to ja bym zastukał do doktora. Słuchaj. Idźmy dalej, bo możemy się zapędzić w tę dygresję. Dobra, okej. Okay. Ale wiesz, mamy wakacje przede wszystkim. Szanowni Państwo, wszystkim mamy wakacje i trzeba się zacząć dobrze bawić. No i tutaj też ważne jest to, żebyśmy dopowiedzieli, no ale to może na końcu, jak będą wyglądały nasze spotkania. Więc szef szefu odchodzi. No i teraz mamy sytuację taką, że rozpoczynają się tu różne dziwne jazdy. I teraz między innymi ten program, który mamy dzisiaj, jest bardzo ważny, posłuchajcie. No bo my chcemy pokazać, jak jest, prawda, cytując Maksia Kolonko. A więc pokażmy, jak jest i po prostu odczarujmy to wszystko, bo to, co jest dla mnie niezwykłe, po prostu to opowieści różne, które krążą. Wczoraj rozmawiałem z moim kolegą, który był na konferencji w Katowicach pewnej na temat przyszłości, innowacyjności i po prostu gadamy wczoraj. Ja mówię, słuchaj, wykuli fajnie takie klucze, słowa klucze. Jak im zadasz jakieś takie podchwytliwe pytanie, co się kryje za tym słowem kluczem, to oni już mają problem, żeby tam zgłębić to intelektualnie. A więc mamy do czynienia z tym, że zarówno strona tłumacząca to, jak i strona dziennikarska, no ma pewien problem chyba merytoryczny z tym, o czym mówi. I chyba mam takie wrażenie, że momentami gubią wątek i jakoś tak mają problem ze spotkaniem się przez ścianę z meritum sprawy, dlatego... Dlatego my właśnie tutaj jesteśmy po to, żeby to rozjaśnić, nie? Tak jest. I kończąc, zamykając pętlę na temat naszego premiera. Słuchaj, nie sądzę, żeby premier odszedł w tej chwili, to nie jest dobry moment strategicznie, aczkolwiek oczywiście, wiesz, no... Wszystko się może wydarzyć. Wszystko się może wydarzyć, bo jeżeli ja bym planował strategię, to pozwoliłbym panu premierowi dojechać do inflacji jesiennej i wczesno-wiosennej, prawda, więc mamy sytuację, że jest w tej chwili jakiś rok do wyborów, więc premiera nie zmienia się 3 miesiące ani pół roku przed wyborami, bo to źle robi. Wybory mamy na jesieni 2023, czyli taki rok przed wyborami na jesieni pod wpływem różnego rodzaju zdarzeń inflacyjnych, przerw energii, prawda, coś tam się może wydarzyć. Ktoś musi ponieść winę za to. Tak, ale ja sądzę, że pozwolą się dojechać, tak, do spodu, tak, i pojawi się nowy wtedy szef tego wszystkiego. Myślę, że większość Państwa się domyśla, jego nazwisko zaczyna się na literę B.
No to dajcie znać w komentarzu, kogo mamy tutaj na myśli. A Jacku, bo z tym KPO jest taki problem, że wszyscy dookoła zaczynają się odnosić nie do samego projektu KPO, tak, czyli tego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, ale do tych kamieni milowych. Kamieni, które są niby naszym takim trochę kamieniem, który sobie przywiązujemy do nogi i wrzucamy do wody, za którym zaraz będziemy spadać. Przestaniemy być samo stanowiący o tym, co się dzieje w Polsce. Czy faktycznie tak twoim zdaniem jest? I teraz właśnie to jest taki element, który chciałbym też Państwu dzisiaj pokazać i wytłumaczyć pewną kwestię, co to są kroki milowe i co to jest co innego, co tam jest. I wytłumaczyć w ogóle, jak to się stało, że pani Ursula przyjechała do nas i powiedziała, okej, okay, macie, tak? I to też jest bardzo ważne, ale chciałbym zacząć i tutaj od pierwszego naszego slajdu, czyli od pokazania strony tytułowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z kwietnia 2021 roku. Celem zwiększenia państwa odporności na lejącą się zewsząd no problematyczną kompetencję w tym zakresie, a więc wiedzę, doświadczenie, umiejętności w tłuczeniu, przekazywaniu tego wszystkiego, więc chcemy zwiększyć państwu odporność, więc jeśli to jest Krajowy Plan Odbudowy i zwiększenie odporności na Krajowy Plan Odbudowy, to myślę, że można byłoby to tak zatytułować i jak widzicie państwo tutaj, to jest bardzo ważne, odwołuję się do tego dokumentu. Chcemy ten nasz program podzielić na dwie części, dziś połowa, za tydzień druga połowa. Dlaczego? No bo chciałbym, żebyście sobie Państwo to przemyśleli spokojnie. Być może zerknęli do tego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności i tutaj dostaniecie link od nas do tego w materiale, także tam zerknijcie na link, który jest załączony, do tego konkretnego dokumentu Krajowego Planu Odbudowy, bo tutaj jest, to, co jest bardzo ważne, to, co pani Ursula nam przywiozła, jest odpowiedzią na opis reform inwestycji w poszczególnych komponentach planu, czyli mamy w tym momencie pewne komponenty planu, czyli tak zwaną część grantową KPO składającą się z punktów od A do E oraz część pożyczkową KPO składającą się także z punktów od A do E. I teraz to jest bardzo ważne, bo ten program KPO składa się, jak być może gdzieś doczytaliście, zarówno z części grantowej, czyli bezzwrotnej, jak i tej części pożyczkowej, która jest zwrotna w wysokości około 10 miliardów euro. Około 26 miliardów euro jest w programach tak zwanych grantowych, no czyli mamy do czynienia w tym momencie z zasileniem w gotówkę tutaj w naszym kraju. I w tym momencie przeczytanie tego pokazuje bardzo piękną polszczyznę, w jakiej został ten dokument napisany, bardzo klarowny, strategiczny dokument, bardzo jednoznaczny i fantastycznie prezentujący to, co chcielibyśmy osiągnąć. Ja jestem naprawdę miłośnikiem lektur dokumentów produkowanych przez nasz rząd. I tutaj na stronie następnej, na kolejnym slajdzie, chciałbym Państwu pokazać komponent pod tytułem Zielona energia i zmniejszenie energochłonności. To jest fragment tego oczywiście KPO, definiującego zadania, które zostały przez Polskę zdefiniowane. One zostały ujęte w formule pod tytułem cel oczekiwany komponentu reformy, cele reformy, jakie inwestycje są w tym przewidywane oraz cel inwestycji. I teraz negocjacje, które trwały pomiędzy polskim rządem a Unią Europejską dotyczyły tego, żeby dokonać zwymiarowania, co ma być zrobione w ramach tych kwestii. I teraz to, co jest kluczowe i o czym się nie mówi, pierwsza bardzo ważna rzecz jest taka, iż potrzebujemy wytworzyć bardzo dużo uwarunkowań prawnych, które stworzą fundamenty do tego, żebyśmy mogli wydatkować te pieniądze w ramach części grantowej i części bezzwrotnej. I to jest ważne jeszcze raz. W programie, o którym za chwilę będziemy mówili, czyli programie zwanym Kamienie Milowe, ale zwanym potocznie, żeby było jasne, bo to trochę inaczej wygląda, jak się do środka tego dokumentu zagląda, mamy sytuację, w której nasze państwo ma wytworzyć pewne sfery dokumentacji prawnej, bez której podążanie w kierunku zielonej energii i zmniejszenia energochłonności naszej gospodarki jest niemożliwe, bo nie mamy uwarunkowań prawnych, które pozwalają prowadzić pewne klasy inwestycji i pewne działania. Tak? I to jest istotne. I teraz w czasie całej tych, że tak powiem, negocjacji i tego wszystkiego, co się działo, opozycja, która jest niezwykle twórcza, konkretna,
prostu aż buzuje inteligencją w tej opozycji, prawda, koncentrowała się tylko na wysyłaniu cały czas podstawowego sygnału dotyczącego kwestii związanych z praworządnością i jakimiś tam elementami, które są z tym związane, a ja Państwu pokażę, jaka część tego wszystkiego tak naprawdę, o czym opozycja dudniła, nie koncentrując się na kwestii merytorycznej, bo jest tak mądra, że ona po prostu na tej części merytorycznej nie była w stanie się skoncentrować w swojej mądrości i głębokości myślenia. Jestem dzisiaj bardzo cyniczny i sarkastyczny, posłuchajcie, dlatego że wkurza mnie jedna strona i druga, żeby było jasne. Rozdzielam symetrycznie, bo w czymś takim jak KPO, czyli ten program odbudowy i zwiększania odporności, czyli to się powinno nazywać KPOZO, prawda? Taka powinna być prawdziwa nazwa, KPOZO, a nie KPO. Brakuje tutaj takiego twórczego podejścia i myślenia, dobra, jak my to możemy jak najlepiej dla nas wykorzystać. I w tej przestrzeni naszej dyskusji odniosę się do bardzo ważnej kwestii. Pytania, które padło ze strony dziennikarzy do jednego z naszych dowódców rządowych pod tytułem trzy pieniądze z KPO OZ wpłyną na inflację, która jest ogromna dzisiaj, tak? Padła odpowiedź, tak, zmniejszą inflację. Gdy ja to usłyszałem, jak siedziałem głęboko w fotelu, to zapadłem się w nim jeszcze głębiej. Dlaczego? W równaniu na produkt krajowy brutto mamy komponentę konsumpcyjną, komponentę inwestycyjną i komponentę transferów rządowych. I teraz to, co jest bardzo ważne, jeśli inwestujemy w komponencie inwestycje w produkcję dóbr konsumpcyjnych lub inwestujemy w przyspieszone nabywanie tych dóbr konsumpcyjnych dzisiaj, a więc tym samym zwiększamy konsumpcję, to mamy do czynienia z sytuacją, w której inflacja rzeczywiście wzrasta, bo następuje w tym momencie przyspieszenie konsumpcji i gdzieś mogą wystąpić jakieś lokalne niedobory towarów konsumpcyjnych, automatycznie w tym momencie cena idzie w górę. Gdy zaś inwestujemy w inwestycje, które nie mają wpływu na konsumpcję, nie zwiększają dostępności na rynku towarów konsumpcyjnych, na przykład zboża, płatków owsianych, makaronu i wielu innych kwestii, które dziś determinują tą ogromną inflację z komponentów żywnościowych, to co się dzieje z tą inwestycją? Powoduje, że wpłynie ona na pojawienie się na rynku większej ilości gotówki, która przy ograniczonych dobrach konsumpcyjnych zwiększy inflację. Czyli jeszcze raz powtarzam. Inwestycje w dobra konsumpcyjne powodują zwiększoną podaż dóbr konsumpcyjnych, tym samym nie wpływają na zwiększanie inflacji. Inwestycje w dobra, które są tylko i wyłącznie dobrami inwestycyjnymi i nie mają wpływu na podwyższenie dostępności towaru konsumpcyjnego na rynku, powoduje wzrost ilości gotówki na rynku, a tym samym wzrost gotówki, która nabywa dostępną pulę towarów konsumpcyjnych, czyli bezpośrednio wpływa na inflację. Klarowne, Marcin? Myślę, że tak. No, trudno powiedzieć to prościej. Można było prościej jeszcze? Myślę, że nie. Okej. I teraz przepychamy się z tą Unią Europejską, okej, fajnie. No i nagle spada nam tutaj Ante Portas, pani przewodnicząca, i mówi, okej, dajemy wam. Jeszcze ustawa w Sejmie dotycząca tam zmian w KRS-ie nie przeszła, jeszcze nie ostygła, prawda, bo co dopiero z Senatu wróciła, okej? Ale Ursula przyjeżdża i mówię, dajemy wam. No i pytanie jest, jakie jest drugie dno KPO? No i odpowiedź, gdzie jest drugie dno KPO? Znajduje odpowiedź w bardzo ważnej kwestii, przy której te wszystkie reformy sądownicze, przy której
to wszystko, co się w Polsce dzieje, znika w otchłani pyłu i narracji opozycyjnej, bo kluczową kwestią, którą zawdzięczamy naszemu rządowi w tych negocjacjach, to, że to KPO do nas przyszło, to jest to, w jaki sposób, i tutaj zapraszam do slajdu, Polska umiejętnie postawiła się w negocjacjach dotyczących globalnego podatku korporacyjnego, o czym bardzo mało się mówi, prawie w ogóle się nie mówi, że polski rząd był w stanie skutecznie, i tego też nie rozumie do końca, bo też w mediach kontrolowanych przez rząd, zaczynających się od TVP, akurat teraz bardzo dużo mam w podróżach biznesowych w ramach projektu, które prowadzę i często oglądam tę telewizję dziennikową, prawda? Więc jakoś też tego nie usłyszałem, że deal polegał na bardzo prostej kwestii. Dajecie nam KPO i te dwie literki, i ZO, tak? KPO, ZO, a my rozważymy to, i to też jest bardzo ważne, a my rozważymy to, czy się nie wycofamy z braku zgody na podatek korporacyjny. Dlaczego podatek korporacyjny i ta reforma w skali globalnej jest tak ważna i ustanowienie jego na poziomie 15%? No bo mamy tą gigantyczną pulę długu, którą trzeba spłacać, rządy muszą spłacać, a tutaj nastąpił pomiędzy nimi pewien zgryz polegający na tym, że duże korporacje amerykańskie, które zarabiają pieniądze gdzie się da na świecie, nie płacą podatku tam, gdzie je zarabiają, tylko płacą podatki albo ich w ogóle nie płacą, bo przepuszczają przez taki łańcuszek, że na końcu drogi to się okazuje, że tam prawie nic nie ma, jeżeli chodzi o podatek dochodowy od zysku, tak? I teraz do tego, żeby dostarczyć narzędzia w skali globalnej różnym krajom, także takim malutkim jak Wietnam, jak powiedzmy Wybrzeże Kości Słoniowej, jak jeszcze powiedzmy inne kraje, na przykład Islandia, tak? To jest element wprowadzenia tego podatku globalnego, 15-procentowego, żeby te podatki korporacyjne po pierwsze się pojawiły, a po drugie, żeby pojawiły się zasilając budżety lokalnych rządów, żeby one były w stanie spłacać odsetki od tego długu, no bo odsetki w tej chwili są niespłacalne, bo nie ma pieniądza na rynku, a szczególnie w wielu miejscach występuje problem w tym momencie z tym, żeby płacić, i chyba Sri Lanka ma w tej chwili największy problem i tam no, pozamykali pompy paliwowe, bo nie mają paliwa dla swoich mieszkańców. Bardzo droga żywność, głód zaczyna panować, bo to kraj wyspiarski i nie ma do kogo dopłynąć, żeby coś tam po prostu zahachmęcić, zdobyć, kupić i pozyskać, więc takie kraje mają problemy. No i tutaj tłem po prostu tego wszystkiego, dlaczego jak tak to nagle po prostu Europa zdradziła platformę i wycofała się z tego wszystkiego, co tam sobie ustalali i przyjechała i powiedziała, okej, macie, no to jest właśnie to drugie dno, czyli umiejętności negocjacyjne polskiego rządu, który potrafił się postawić i powiedzieć, nie, no to jak wy nas kopiecie, no to dlaczego my mamy dla was być odporni? Nam się na przykład ten podatek korporacyjny nie podoba, tak? My nie chcemy mieć podatku od Google'a, Facebooka, no bo nie chcemy, tak? No i zaczęła się sytuacja negocjacyjna, no i na końcu drogi jest tak, jak jest, czyli mamy zgodę polskiego rządu do tego, żeby to jest na slajdzie Poland ready to draw objection to minimum corporate tax deal. Mm-hmm. Jakbyś był tak dobry. Jest ok, tak, fajnie. Bo wiecie, ja nie widzę tych slajdów, które tam Marcin po prostu wam pokazuje, bo niestety nie mamy narzędzia, które by nam to umożliwiło. Ok, no i Polska wycofała się finalnie w tej chwili z tego i dała zielone światło do prowadzenia projektu, wprowadzenia tego globalnego podatku korporacyjnego. Ok, więc deal jest, jakoś się o nim nie mówi z jakichś tam powodów, bo pewnie sobie podpisali NDA, a nie mówimy o tym, żeśmy to ustalili, prawda? Siedzimy cicho, no ale to wypływają te rzeczy, bo nasi dziennikarze wolą się skupiać na różnych dziwnych rzeczach, ale nie na tym, co jest po prostu ważne. Dlatego zachęcam wszystkich, posłuchajcie, do rozważenia po prostu prenumeraty fajnych jakichś gazet, tak? Nawet posłuchajcie do przejrzenia, jak ktoś nie ma prenumeraty, do przejrzenia tytułów na stronach internetowych, czy
tych gazet, na przykład Financial Times czy Wall Street Journal, zobaczyć, jakie tytuły są i potem w poszukiwaniu takiego białego searchu po tym szukać odpowiedzi na to, bo to też pokazują same nawet tytuły, posłuchajcie, są w stanie wam pokazać, a co tam się po prostu dzieje. I tutaj niespodzianka dla Unii wyskoczyła. Węgry powiedziały, no, wycofujemy nasze wsparcie dla podatku korporacyjnego w Unii Europejskiej, więc Polacy dali zielone światło, a Węgrzy powiedzieli, no, nie, kopiecie nas, to my też wycofujemy i będziemy jak Polska. To brzmi trochę jak nasze. Taka przepychana, tak. Przepychanka w piaskownicy, trochę tak to brzmi. Tak. No bo oni chcą mi wierzyć, bo chcą mi zabrać pieniądze, nie chcą mi dać pieniędzy z tego właśnie planu odbudowy i zwiększania odporności gospodarki Węgier, tak? Chcą mi zabrać pieniądze z nowej perspektywy unijnej, no to oni wycofują swoje i mówią, Polakom się udało, to teraz nam się też uda, nie? Mm-hmm. Fajne, nie? Dobra, to posłuchajcie takie drugie dno KPO BZ. Ta odporność mnie po prostu jest fantastyczna, dobra? I teraz przejdźmy do dokumentu, który pojawił się na stronach internetowych. I jest taki bardzo trudno dostępny, jakoś tak ciężko go znaleźć, nie? Mówiłeś, że nie ma tłumaczenia tego pliku, tak? Jest tylko ja na ten moment nie znalazłem, więc te tłumaczenia, które widzicie, są wykonane przeze mnie. Przysiadłem, że tak powiem, moje fałdki i po prostu potłumaczyłem co nieco. Tak, żeby dla tych osób, które nie mają płynnego języka angielskiego, no to dać im szansę też, żeby się zapoznały z tą treścią. No i to jest ten aneks, czyli to są te obszary, które zostały wynegocjowane przez polskich negocjatorów z Unią Europejską, które zostały ustalone, zostały kwity podpisane i teraz obraz tych mierników w dużym stopniu jest efektem naszych negocjatorów, żeby było jasne, i tego, jak oni po prostu skutecznie negocjowali. Jak to wszystko wyglądało, to oczywiście nie będę tu powtarzał plotek, bo ja jestem daleki od plotkowania, więc przyjrzyjmy się bliżej temu aneksowi, bo chcielibyśmy wam pokazać dzisiaj część, a za tydzień drugą część. No i tutaj pierwsza rzecz przede wszystkim to jest spis treści tego aneksu. I teraz popatrzcie, na czym to polega. No to właśnie jest tak, że macie te kierunki od A do E w polskim planie, tym KPO, który wam tam pokazywałem, czym Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tak? I one zostały wysycone tak zwanymi zadaniami. Bo w tych programach unijnych słowo zadanie ma znaczenie, tak? Bo ono oznacza pewnego rodzaju projekt, który ma być zrealizowany wraz oczywiście z miernikiem skuteczności i efektywności. A więc nie będziemy się tutaj koncentrowali na tym, żeby to czytać, okay? Bo tu nie o to chodzi. Tu chodzi o element bardzo ważny przejrzenia podkomponentu A, czyli elementów reformy systemu podatkowego, tak? I to jest bardzo ciekawe, bo mamy A.1.1 reforma systemu podatkowego, A.2.1 przyspieszenie procesów robotyzacji. Przypominam, że to wszystko jest w podkomponencie A, odporność i konkurencyjność gospodarki, czyli komponent A, odporność i konkurencyjność gospodarki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, to jest ten komponent tutaj A, który rozłożył się na różnego rodzaju inwestycje, czyli na inwestycje wspierające robotyzację, cyfryzację, inwestycje w rozwój potencjału badawczego, inwestycje związane z integracją nauki i biznesu, co akurat mnie szczególnie interesuje w ramach programu, który robię, prawda, programy wsparcia inwestycyjnego dotyczącego zwiększenia udziału w świadczeniu usług społecznych, tak? Poprawy jakości integracji z podmiotami ekonomii społecznej, ograniczenie segmentacji rynku pracy, albo i tutaj mamy reformy i inwestycje w ramach pożyczki, to tam jest od A3 w dół, prawda? Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w celu stymulowania ich rozwoju. Czyli zwróćcie uwagę, że bierzemy pożyczkę, no nie? Po to, żeby stymulować sektor kultury i przemysłów kreatywnych w celu stymulowania ich rozwoju. Okej? Okay? Takie ciekawe, tak? Albo inwestycje w utworzenie modelowego ośrodka wsparcia dla przemysłów kreatywnych. Czy to są takie rzeczy, takie masło maślane przede wszystkim, jeżeli chodzi o te rzeczy. Nie jest to konkret, tak. A po drugie... Ale jest konkret dalej, tak? Żeby było jasne. Okay. Te wszystkie rzeczy mają potem odzwierciedlenie w tabelach, tak? I mam nadzieję, że dzisiaj wam pokażę tak na szybko właśnie te
tabele, żebyście zobaczyli potem, też przetłumaczone tam na polskie, a w dokumencie są po angielsku, tak? Ale, ale generalnie jest to masło maślane, nie? Okay. Zwiększanie odporności, tak? Okej, okay, to zaszczepimy szczepionkami, nie? Bo teraz świat jest dobry w szczepionkach, tak? Czwarta doza będzie na jesieni. Okej, okay, teraz mamy komponent B, czyli zielona energia i zmniejszenie energochłonności. No i tutaj mamy znowu elementy, opis reform inwestycji dla bezzwrotnego wsparcia finansowego i potem mamy opis reform inwestycji dla pożyczki jako takiej, tak? No i to sobie możecie przeczytać. To są bardzo ciekawe przestrzenie i słyszę takiego różnego rodzaju opowieści, że 60% tego KPO to idzie w inwestycje w zieloną energię, nic innego nie będziemy robić, tylko zieloną energię za te pieniądze. Otóż wartość komponentu B to jest 4 miliardy euro tam z haczykiem, żeby było jasne, tak? 4 miliardy euro z haczykiem, dobra? Jeżeli chodzi o tą zieloną energię, ona tam, oczywiście te inne rzeczy, które też się dzieją w różnych innych przestrzeniach, są ukierunkowane, jak na przykład kwestie związane z kolejnictwem, są ukierunkowane na to, że one powinny już być budowane w oparciu o nowoczesne technologie, a nie żebyśmy kupowali jakieś kolejki z Bantustanu. I teraz popatrzcie tutaj na bardzo ciekawe rzeczy, jak na przykład termomodernizacja szkół. To jest bardzo ciekawy projekt, obniżający w tym momencie wydatki w efekcie finalnym na utrzymanie określonej temperatury w szkołach, zarówno wtedy, kiedy jest ciemno, zimno, jak i wtedy, kiedy jest ciepło, prawda? A więc to jest ważne, tak? Kolejny element, wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych. I tu pieniądze mają iść na budynki wielorodzinne, czyli w spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, w których po prostu mają być wykreowane jakieś projekty mające na celu zwiększenie poprawy efektywności, czyli finalnie można powiedzieć, że ci, którzy dostaną te granty, no to w kieszeniach to poczują, bo będą mniej płacili przy obecnych cenach energii, tak? Okej, okay. Dalej mamy elementy zmiany w źródłach ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych, tak? Powiem wam tak, że po zmianach, które nastąpiły w Krakowie, w tej zimy, która minęła, były momenty fantastyczne powietrze, czego ja od dawna nie pamiętam, tak czystego powietrza w Krakowie, kiedy zakończono spalanie węglem i parę innych rzeczy w Krakowie i w okolicy. Generalnie jest tak. Zakaz, nie? Jakby w Krakowie nie wolno. Tak, tak. I, ale wiesz, ale było czyste powietrze, mogłem biegać w zimie, tak? Bo był tak niski poziom zapylenia. Tutaj bardzo ciekawą inwestycją jest rozwój sieci przesyłowych, inteligentna infrastruktura energetyczna. To jest bardzo ważne, dlatego że to jest blok w ogóle w tej chwili na inwestycje w OZE i ten element zakazu podłączania rosnące jak grzyby po deszczu sieci fotowoltaicznej wynika z tego, że nasze sieci przesyłowe nie są w stanie po prostu przesyłać energii. I tutaj kolejnym elementem to jest zarządzanie tymi przepływami i budowanie całego systemu, powiedzmy, zarządzania, bo wiecie, w sieci może być tyle energii, ile jest odbiorców, ani więcej, ani mniej. I zarządzanie sieciami to jest naprawdę w tej złożonej gospodarce, jakiej w tej chwili funkcjonujemy, naprawdę bardzo duże wyzwanie. I teraz zainwestowanie w budowanie inteligentnej infrastruktury energetycznej i sieci przesyłowych spowoduje to, że rzeczywiście będziemy mogli budować ładowarki, będziemy mogli podłączać OZE i rzeczywiście będziemy mogli podążać w kierunku tej no, bardziej nowoczesnej gospodarki niż dorzucanie szuflą węgla do kotła, tak? Okay? Budowa infrastruktury terminali morskich, które mają nam gwarantować dostawę energii, być może pojawi się terminal odbioru skroplonego wodoru. A więc zwróćcie uwagę, że to nie jest takie bez sensu i takie, że wszyscy na to po prostu ładują. A tak? Powiedz no jest mi, tu jakaś myśl. Powiedz nie? mi, Jacku, czy to no. jest tak, że jak jest przeznaczona pula na komponent B, to ona jest jakby w tabeli, o której powiemy później najwyżej, rozdzielona jakby... Za tydzień powiem o tej tabeli. Za tydzień. To ona jest jakby rozdzielona tak, że na każdy podpunkt jest znowu jakaś kwota, czy to już jakby z tej puli się tyle, ile trzeba, tyle się nie, bierze? Nie, to właśnie jest tam poselekcjonowane, to jeszcze trochę inaczej, dlatego one są pogrupowane w pewien sposób, dlatego jedną z takich tabeli w przyszłym tygodniu sobie omówimy i wam pokażę, jak to wygląda, bo wszystkiego nie damy za jednym razem. Bo to w pewnym sensie, bo słuchajcie, jak wykłady sprawa. No, prowadzenie wykładu sprawa to jest naprawdę duże wyzwanie, żeby nie zanudzić słuchaczy, a być ciekawym. Więc popatrzmy na komponent C, transformacja cyfrowa. No i tutaj mamy element bardzo ważny, czyli tego, co w Polsce w tej chwili znajduje się w bardzo słabej, na bardzo słabym poziomie w stosunku do innych krajów, czyli digitalizacja zarówno administracji, jak i digitalizacja przemysłu, aczkolwiek w digitalizacji przeskoczyliśmy w wielu miejscach Niemców,
i parę innych krajów europejskich, co nie zmienia faktu, że w stosunku do poziomu digitalizacji krajów azjatyckich, a szczególnie Chin, no to po prostu no, to jest przepaść, tak? I po prostu to jest przepaść. A więc zwróćcie uwagę także na elementy tutaj tych opisów, które są, budowanie kompetencji, budowanie usług publicznych, zwiększanie tego wszystkiego, co powoduje, że nie musimy biegać do urzędu, tylko możemy sobie kliknąć i załatwić to z kompa, prawda? Więc naprawdę to są bardzo fajne projekty i zobaczymy, jakie to ma znaczenie, między innymi wyposażenie szkół, instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnych wyników systemu edukacji, tak? Co się za tym kryje, no to zobaczymy, ok? Punkt C3 to jest opis reform inwestycji z pożyczki, więc popatrzmy na to szczegółowiej, jak sobie tak możecie wyłączyć na przykład to gadanie i moje i pooglądać. Komponent D, czyli skuteczność i dostępność jakości systemu opieki zdrowotnej. I tutaj też kryją się bardzo ciekawe inwestycje, tak? Ok, a więc inwestycje, których celem jest rozwój i modernizacja infrastruktury wysokospecjalistycznych zakładów opieki zdrowotnej. Ja mam nadzieję, że w ramach tego programu na przykład pojawi się duża ilość robotów Vinci, ale także pojawi się ilość kadry, bo dzisiaj znaleźć w Polsce chirurga operatora robota operującego Vinci, no to jest duży problem, a jednocześnie w tym momencie jakość tych operacji i znaczenie dla pacjenta, przyspieszenie procesu przeprowadzenia operacji, czyli zmniejszenie u niego, że tak powiem, wystawiania się na działanie środków znieczulających, pozostawianie w narkozie, to jest bardzo szkodliwe, o czym się ostatnio dopiero zaczyna coraz częściej mówić, tak? Ponadto zwróćcie uwagę, kompleksowy rozwój badań medycznych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, tak? Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych. Słuchajcie, problem w Polsce polega na tym, że wypuszczamy rocznie za mało lekarzy, prawda? I mamy sytuację w tej chwili, jak rozmawiałem z moją serdeczną przyjaciółką, koleżanką, o tym, że jakby poszli na emeryturę wszyscy lekarze powyżej 60, to nie miałby kto kogo leczyć w Polsce, tak? To jest trochę przerażająca myśl, ale... To jest przerażające. Pielęgniarki, słuchaj, średnia pielęgniarek tam jest powyżej 50, nie? Mhm. A większa część anestezjologów ma ponad 60 lat, bo kto młody był, no to nauczył się języka, wyjechał i ma się dobrze, tak? Więc mamy sytuację taką, w której bardzo pilnie potrzebujemy zwiększyć dostęp chętnych do leczenia, do studiowania i potem do leczenia. Generalnie powinniśmy robić wszystko po temu, żeby tak jak nam kradną lekarzy, no to my też kradnijmy, tak? Od skąd się da, nie? Przepraszam za słowo kradnijmy, ale myślę, że ona jest adekwatna. Więc popatrzcie w tym momencie i tu mamy element także zwiększania rozwoju potencjału sektora leków, wyrobów medycznych związanych z produkcją tych farmaceutyków w Polsce i ich komponentów, bo API to są komponenty. Więc zwróćcie uwagę, że w tym globalnym łańcuchu dostaw, w którym jak przyszły lockdowny i Chiny nie były w stanie dostarczać środków do produkcji leków w Europie, no to poszli po rozum do głowy i Polska być może stanie się takim producentem komponentów do produkcji leków. To tak, prawda? Mhm. Komponent E, czyli ekologia, inteligentna mobilność, to jest bardzo dużo inwestycji w tabor kolejowy, w ogóle w koleje jako takie, poprawianie tego taboru, zwiększanie ilości zero i niskoemisyjnych autobusów. To jest bardzo ważne, że jak rusza autobus, tak powiem, z przystanku, to natychmiast nie dostają się nam przez nozdrza jego wydzieliny i to ma znaczenie. Jednym z lepszych zastosowań w ogóle wodoru jest zastosowanie go właśnie w dużych środkach transportu, czy to zbiorowego, czy cargo. Bo wiesz, jakby da się zorganizować te trasy, nie? Nie musisz budować od razu 1000 stacji ładowania wodorem, możesz zrobić ich 5 w aglomeracji na przykład śląskiej, tak jak jest ten pilotażowy program. Tak jest i tutaj zwróć uwagę, ostatni to jest E231, czyli tabor pasażerki kolei regionalnych, czyli być może uda się zwiększyć ilość po prostu transportu regionalnego, który wskutek różnych kwestii cierpi bardzo, no i się przede wszystkim ludzie, którzy z tego transportu regionalnego nie mogą korzystać, może coś tutaj dobrego się w tym zakresie podzieje, tak? Mhm. Opozycja, jeden ze swoich obecnego rządu, tam gdzieś przebiło się, że ktoś ma bardzo fajny pomysł właśnie dotyczący kolei regionalnych i każdy ciekawy pomysł jest warty zastanowienia się, więc pokazuję wam, poczytajcie i zobaczcie, czy to jest takie naprawdę
element opluwania tego i mówienia właśnie, jak się to potocznie mówi, no Morawiecki odejdzie, bo co on tam wynegocjował? No to przyjrzyjmy się, co on wynegocjował, nie? Przyblokował ich, tak? Musieli nam to dać, bo jak nie, to byśmy im korpotaksa zablokowali. Mamy ciekawe projekty inwestycyjne. Oczywiście kwestia będzie, jak to zrobimy, tak? Jak te pieniądze wleją się w gospodarkę i jak one będą po prostu działały tak naprawdę. Okay? Zgadza się. No i teraz komponent F. Jeszcze komponent F. I komponent F, czyli to, co dudniliśmy, znaczy myśmy dudnili, media dudniły, wszyscy dudnili przez ostatnie miesiące, to popatrzcie, ile jest związane z reformą wymiaru sprawiedliwości w kontekście tych wszystkich pozostałych rzeczy, które mają być zrobione, czyli te kwestie, o których się mówi, te majstony, te elementy zadań, a jeszcze o majstonach za chwilę powiem, to jest ogromna przestrzeń przeniesienia tego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w trakcie procesu negocjacyjnego z przedstawicielami Unii Europejskiej do formuły wykonawczej pod tytułem co to znaczy i co mamy zrobić. Okej? Okay? Tyle. Mhm. Fakt jest taki, że Unia idzie w kierunku zielonej energii, OZE, w związku z czym no nie możemy się wyłamywać w tym momencie, korzystając z tego typu dotacji i też potrzebujemy reformować naszą strukturę, bo jeśli chcemy być w Unii, to nasze przedsiębiorstwa muszą mieć dostęp do zielonej energii, bo jak nie będą miały dostępu, to wtedy przepisy, które mają zabezpieczyć tutaj nasz rynek wewnętrzny unijny, uderzą w polskie firmy i możemy tutaj kozakować, ale ten cały proces polega na tym, żeby wytworzyć pewną unikalną kompetencję konkurencyjności gospodarki europejskiej, która jest oparta o to, że produkujemy w oparciu o zieloną energię. Czyli Europa szuka swojego miejsca w strukturze gospodarki światowej jako ten, który produkuje w oparciu o zieloną energię. Okay? I to jest pewien pomysł na konkurencyjność gospodarki europejskiej, bo wyścig technologiczny przegraliśmy. Mhm. Nie możemy konkurować technologicznie, bo nie kontrolujemy technologii. Okej, potrzebujemy szukać innego miejsca do tej konkurencji, a tym samym budujmy się i przyłączajmy się do tych procesów i gadajmy z Unią Europejską, a nie po prostu obruszajmy się i twórzmy tutaj przedziwne zdarzenia w Parlamencie Europejskim, które budują po prostu tylko niesmak. A jaka nikt jest tego nie robi z krajów europejskich za wyjątkiem, no niestety, Polaków. A jaka jest różnica, Jacku, między tym majstolnem, już się wysłowić. Tak jest, dochodzimy do tego. Tak. No, jak widzicie, rozgrzałem się dzisiaj emocjonalnie. Niektórzy powiedzą, że byłem dzisiaj uniesiony emocjonalnie, tak? Okej. No. Bywa, okej. Okay. No teraz przejdźmy teraz i to będą ostatnie trzy dzisiaj slajdy. Czyli chciałem wam pokazać taki przykład jednego z zadań, A1.4.1. Wybrałem go z tego pierwszego elementu dotyczącego gospodarki, inwestycje mające na celu dywersyfikację i skrócenie łańcucha dostaw żywności, produktów rolnych oraz budowanie odporności uczestników tego łańcucha. No, to nie wiem, na co odporności. Okej, okay, no ale dobra. Powiedziałem na początku Marcinowi przed programem, że będę się znęcał nad tym słowem. Takiej nowomowy brukselskiej. I teraz popatrzcie, tu macie w tym całym właśnie dokumencie, czyli tym załączniku do Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Każde zadanie, które tam podzadanie, które zostało zdefiniowane, posiada opis polegający na tym, co zostanie w ramach niego zrobione, tak? A więc zwróćcie uwagę, że tutaj mam ten komponent A1.4.1. No i popatrzcie, co ma być zrobione w ramach tego. I teraz proszę mi powiedzieć, co w tym jest złego, co powoduje, że ktoś atakuje premiera Morawieckiego, żeby było jasne, nie jestem z żadnym jego sympatykiem, prawda? Kompletnie, tak? Ja nie jestem nigdy sympatykiem, nie mówię o ludziach, że są dobrzy, źli, bo potem się okazuje, że mogłem się pomylić, bo czegoś nie wiedziałem, prawda? Więc tylko zadaję pytanie, o co chodzi w tej narracji, która się tutaj toczy? Mamy budowę i modernizację lokalnych centrów magazynowania i dystrybucji, rynków hurtowych, lokalnych rynków żywności i spółdzielni, w tym modernizację infrastruktury logistycznej i teleinformatycznej. Tak? Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym, w tym w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Tak? Wsparcie dla rolników i rybaków w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych i spożywczych. Co prawda z tymi rybakami to jest być może jakiś problem, bo trudno ich znaleźć po fali
wypłacania im tam kwoty chyba 1 milion albo 2 miliony w zamian za to, że zakończą swoją działalność. A tym samym w dużej stopni ten przemysł rybołówstwa w Polsce został no, po prostu zlikwidowany i tam mamy jakieś pojedyncze kutry, które na plaży, jak ktoś je na Bałtyk może spotkać. Niemniej w smażalniach ryb to tak bardziej mrożonkę czasami niż świeżą rybę. No i tutaj jest taki przedziwny punkt jeden, którego kompletnie nie rozumie, a z drugiej strony kompletnie go rozumie. Wsparcie dla organizacji charytatywnych z sektora rolno-spożywczego na modernizację budynków, infrastruktury i wyposażenia, w tym środków transportu. Wsparcie obejmuje rozwój systemu informatycznych i aplikacji cyfrowych. I powiem wam, no, organizacje charytatywne z sektora rolno-spożywczego. Wskaż mi co taką, proszę. Okej, okay, dobra. Okay. No, ciekawostka. No i ostatni punkt, czyli rolnictwo 4.0 i działania z tym związane. Tak, i okej, okay. Teraz popatrzmy na to dalej, prawda? Tu sobie możecie dalej jeszcze doczytać i to, jak to wygląda. Te elementy konkretnych zakupów tu widzicie, czyli zakupywanie samochodów ciężarowych, pojazdów i innych pojazdów ciężarowych o zeroemisyjnych. No, na razie samochodów ciężarowych nie ma z zeroemisyjnych, więc nie wiem, jak oni chcą to zrobić, bo trwają prace i ta firma amerykańska, która miała robić samochody ciężarowe na wodorze, to jakoś tam chyba ma duże problemy i coś tam nie do końca z prawdą mieli w komunikacji z inwestorami i chyba... No wiesz co, takich firm jest kilka i cały czas te tematy się rozgrzewają, natomiast też podobno Mercedes już opublikował projekt, czy też jakby no, ciężarówkę, która po prostu będzie napędzana ogniwami wodorowymi. Ale kiedy będzie, bo na razie nie właśnie, jest. Właśnie, tak? Nie pamiętam, okay, teraz więc roku. Jak chcemy zrealizować te zakupy, tak? No ale tam jest też napisane lub samochodami ciężarowymi LNG, CNG. Zasilanymi biogazem i biometanem, więc może tym lub się tutaj. Ale masz lubować. Takie samochody ciężarowe? Nie wiem, nie znam się. No ja i też nie znam, patrz na target 31 grudnia 2025, nie? No to 3 okay, lata zostały. Już zaraz. No i teraz chciałem wam tutaj pokazać element bardzo ważny, czyli co to jest milestone tak naprawdę, okej? Okay? Jeżeli mamy jakiś długoterminowy proces, okay, to w tym procesie mamy tak zwane znaczniki, którymi są kroki milowe. I teraz mówiąc o milestone'ie w tej przestrzeni tutaj tego programu, mówimy o pewnym kroku milowym na drodze zmian, które mają do czegoś doprowadzić. Nie mówimy o milestone'ie polegającym na tym, że jak go zrobimy, to dostaniemy pieniądze, tak? I to jest taka powszechna narracja, która gdzieś tam się ukuła, tylko mówimy o tym, że mamy cel 1.4.1, ok? I mamy krok milowy w tym projekcie, który polega na przyjęciu kryteriów wyboru beneficjentów dla wszystkich projektów w ramach tej inwestycji. Rozumiecie? Czyli mamy realizację projektu 1.4.1, który wam pokazałem, jak budowa, jak różne inne rzeczy, które tam są, zakupy urządzeń, prawda? I krokiem milowym, który umożliwia wydatkowanie środków, jest przyjęcie kryteriów wyborów dla beneficjentów. Inaczej mówiąc, to są mamy dość naturalne rzeczy, nie? No bo jakby nie da się rozdysponować środków, jeżeli nie będziemy mieli kryteriów, które są potrzebne do tego, żeby tych beneficjentów wybrać. Dokładnie. I teraz ta narracja, która jest prowadzona przez, no naprawdę jestem urzeczony opozycją, okej, i prawdę powiedziawszy, no, słów mi brakuje w tym urzeczeniu. I teraz kwestia jest tak zwanego wskaźnika jakościowego, bo krok związany z ustanowieniem tego typu kwestii to nie jest ilościowy, czyli liczba, prawda? Tylko to jest wskaźnik jakościowy dla celów pośrednich, bo milestone to jest inaczej tłumacząc na polski cel pośredni. Okej, Jacku, ale czy nie jest czasem tak, że tutaj akurat mamy taki przykład, który jest bardzo logiczny i jasny, a w całym tym 200-stronnicowym dokumencie jest przynajmniej jeden, niech będzie taki, który zmienia rzeczywistość Polaków, bo musi być zrealizowany, żeby dostać pieniądze. No i wiesz, i to jest bardzo ważne pytanie,
bo nie ma czegoś takiego zdefiniowanego w sposób jednoznaczny, polegającego na tym, że 1-4-1 jest związany z tym, że pod warunkiem, iż zostanie zrealizowane. To jest w narracji jako takiej, która jest prowadzona, tak? Okej? To jest w narracji, która jest prowadzona. Nie ma elementu uzależniającego jakąkolwiek składową, którą w tej chwili omawiamy, tak? Z tym, że jest ona powiązana w jakikolwiek sposób z tym, że dostaniemy na 1.4.1 1.4.1 pieniądze, jeśli zrealizujemy któryś z punktów F dotyczących prawa. Czy inaczej mówiąc, może być tak, że nie dostaniemy pieniędzy na 1.4.1, bo nie będzie zrealizowany milestone, natomiast z drugiej strony dostaniemy pieniądze na 2.4.2, dlatego że tam będzie wszystko ok. Tak wynika z tego dokumentu. Okay. I teraz być może ta wielka narracja, która się wydarzyła, atakująca panią Ursulę, polega na tym, że ona być może nie zabezpieczała tego wszystkiego w sposób wystarczający, tak? Bo z tego dokumentu, jeszcze raz podkreślam, nie wynika mi to, że mamy sytuację, w której są jakieś powiązania pomiędzy między innymi kwestiami takich, że A1 jest uzależniona od E, jest uzależniony od D, a w tym momencie coś jest uzależnione od F, jakby to powiedzieć, tak? Ja na szybko tylko znajdę teraz jakiś artykuł, który się pojawił na WP, no to nie wiem, czy to jest wystarczająco dobro, wiarygodne źródło. Ja tego teraz nie widzisz, Jacku, ale napisane jest, że nie będzie pieniędzy z KPO, reforma nie spełnia kamieni milowych i tutaj pani wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Vera Jourova, w Parlamencie Europejskim coś takiego powiedziała, że reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce nie spełnia kamieni milowych planu naprawczego. No i tym samym pieniądze nie powinny pójść, chociaż nie, to ona już tego nie powiedziała. Ja bym chciał zapytać tą panią, bardzo ważne pytanie, a z czego ona to tak wysnuła? Jakie inne dokumenty są, które są nieopublikowane, które to od siebie uzależniają, tak? Bo proces przedłużenia polegał na tym, że położyli tam na kupce pod spodem, prawda? I ten dokument sobie tam leżał na tej kupce pod spodem i próbowano nas tutaj grzać tymi różnymi kwestiami prawnymi. Ale ja w tym dokumencie, który ma 236 stron, nie znalazłem tych kwestii. No tutaj jest w ogóle ciekawe, bo Komisja Europejska później złagodziła tę wypowiedź. Być może jak będziemy już będziecie oglądali ten materiał tam 2-3 dni później, to już w ogóle będzie ten temat inaczej omawiany, ale Komisja Europejska złagodziła tę wypowiedź, mówiąc, że nie rozpoczęliśmy jeszcze oceny polskich ustaw pod kątem kamieni milowych. Więc bardzo ciekawa jest narracja tutaj, która się dzieje. Tak, dokładnie. I teraz i dlatego Marcinie właśnie ja tak dzisiaj dość dużo mówię i tak mało cię zapraszam, bo ale ja też naszego dialogu, prawda? Bo pokazuję wam, tłumaczę, że nie rozumiem pewnych kwestii, czyli mamy domenę narracji, prawda? I osoby, które miały okazję brać udział w moich warsztatach zaawansowanego czytania, tak? Tam był taki jeden dodatek pod tytułem Wszystko jest narracją, tak? I ktoś prowadzi pewnego rodzaju narrację, próbując przejąć kontrolę nad strumieni informacji w stosunku do nas, tak? Kiedy tak naprawdę fakty w dokumencie, który został opublikowany, no nie wspierają tej narracji. No tak, tak, tak. Okay? Ja wam pokazuję po prostu sposób taki no chłodny, choć trochę podegzaltowany, bo się wkurzam patrząc na to, co wam pokazuję, że zamiast się koncentrować na tym, jak największe profity wyciągnąć dla gospodarki, jak się dogadać w samorządach lokalnych, jak zawrzeć koalicje między sobą, żeby jak najlepiej z tego skorzystać, jak do tego się przygotować, bo mamy bardzo mało czasu, mamy tak, 3 lata, mało, żeby... Bo niektóre kraje dostały te pieniądze, jak dobrze pamiętam, chyba nawet rok temu. Tak, już. No właśnie. Więc my mamy bardzo mało czasu. Przede wszystkim zwróćcie uwagę tutaj też na tym slajdzie, który jest, że termin realizacji tego kroku milowego, czyli tego celu pośredniego, to był pierwszy kwartał 2022. I teraz ja bym chętnie usłyszał od polskiego rządu,
No, czy są negocjacje polegające na tym, że został ten data realizacji tego kroku milowego została przesunięta. Ten cel pośredni ma przesunięty na inną datę, czyli na jaką? Jakie jest prawdopodobieństwo zrealizowania? Bo ja bym też chciał prosić o wycofanie narracji polegającej na tym, to Unia jest zła i wszystko jest złe po jej stronie i nie zrealizowaliśmy tych wydatków, bo Unia nam zabroniła. No, ja z tego dokumentu tego nie widzę. A tutaj... Innych dokumentów nie znalazłem, które dotyczyłyby, czy jakichś dodatkowych załączników, które by tego dotyczyły. I teraz bardzo bym cię prosił, Marcinie, o to, żebyś otworzył slajd, który przesłałem ci jeszcze oddzielnie. Tak, otworzyłem go. Okej. Dlaczego? Dlatego, że i to jest bardzo ważne, tak, w tym zrozumieniu tego, co tu się dzieje, tak? Czyli co to jest cel? Bo pokazałem wam w tym momencie, czym jest krok milowy, cel pośredni i generalnie te kroki milowe dotyczą uwarunkowań prawnych, czyli cel pośredni polega na tym, trzeba stworzyć platformę prawną do tego, żeby można było zainwestować pieniądze, bo na bazie obecnych uwarunkowań prawnych tej inwestycji pieniędzy nie ma. OK? Proste. I teraz pojawia się rzecz, która się nazywa target, cel. I zwróćcie uwagę w tym momencie, że ta tabela dotycząca znowu 1.4.1, OK? I zwróćcie uwagę, tam jest milestone lub target, napisałem cel, prawda? Polega na zrealizowaniu konkretnego projektu z konkretną miarą wykonania, miarą ilościową wykonania. Czyli w ramach 1.4.1 nazwa zadania, które jest do zrealizowania, wybudowanie lub zmodernizowanie centrów dystrybucji i magazynowania oraz zmodernizowanie rynków hurtowych. Wskaźnik wykonania, czyli nazwa tego wskaźnika, powiedzmy, ilościowego, to jest liczba. Pozycja referencyjna polega na tym, że mamy zero tych projektów na ten moment, prawda? I mamy wykonać 72 modernizacje lub budowy, które mają być zakończone do czwartego kwartału 2025. I to jest cel. Powiedzcie mi, gdzie w przestrzeni narracji medialnej, czy w mediach, które zaczynają się na TVP, czy w mediach będących w rękach prywatnych, była dyskusja na temat celów? Bo ja nie spotkałem się. Ostatnio włączyłem przerzucanie jednego z portali internetowych, żeby nie palnąć jakiejś głupoty, że coś się zdarzyło, prawda, i ktoś coś powiedział, a ja mówię, że nie. I jako, że czytam to od miesiąca, i znaczy wcześniej nawet, od 3 miesięcy, nie znalazłem informacji na temat celów. A tutaj macie w tym momencie cel i teraz macie opis każdego kamienia milowego i celu, prawda, bo tak ta tabela jest skonstruowana, i tutaj macie informację. Co to jest to 72? OK? W ramach wybudowania i zmodernizowania centrów. Co będzie wliczane? Czyli co to znaczy? Że ktoś przychodzi i mówi, ja zmodernizuję centrum dystrybucji. I w pozycji tej dużej są rzeczy, które może w ramach modernizacji nabyć. Czyli to jest ta kanwa prawna polegająca tak, możesz to kupić, ale nie może być to nie wiadomo, co sobie kupiłeś, na przykład nowego Merasa, tylko masz kupić konkretne rzeczy. I to jest lista rzeczy, które jeżeli przyjdziesz do nas z programem grantowym, tak, napiszesz program grantowy, przyniesiesz, to w tym programie grantowym mają być takie rzeczy. Czy to jest takie trudne do wytłumaczenia? Szczególnie bardzo ciekawą pozycją są opłaty za patenty i licencje. Czyli jest możliwość nabywania, na przykład uruchomienia procesu interakcji nauki z biznesem poprzez to, że na uczelniach być może znajdują się patenty, licencje, które mogą być nabyte w ramach tego, a następnie wdrożone w ramach modernizacji centrów dystrybucji i magazynowania. Jak to widzisz, Marcin?
W takiej formie, jak to przedstawiasz, to uważam, że jest to logiczne, spójne i przede wszystkim ma sens. Oczywiście nie czytałem całego dokumentu, więc tutaj nie jestem krytykiem, nie mogę być krytykiem, bo nie mam ku temu podstaw. Niemniej, no, plan. Ja do tego podchodzę trochę w taki sposób. Otrzymujemy pieniądze, część jest grantów, część jest pożyczek. I za każdym razem, jak się otrzymuje pieniądze, to wiążą się z tym konkretne dokumenty, które trzeba wykazać, że się pieniądze wydały w dobry, a nie zły sposób. To jest naturalne, normalne. Jedna moja obawa, która jest, ale bardziej związana z tym, że właśnie gdzieś tam w mediach się pojawiają takie, a nie inne komunikaty, wskazywane było, że brak realizacji jakichś tam tych celów czy kroków milowych powoduje brak otrzymywania całości środków. Taki ten komunikat jest. I to brzmi strasznie, tak? No bo ktoś stwierdzi, kurczę, jednego punktu nie wypełnimy i nie dostaniemy pieniędzy. Nie bardzo abstrakcyjne w ogóle podejście, biorąc pod uwagę skalę działalności. I faktycznie jakby na tym pierwszym froncie jest ta zmiana sądownictwa, zmiana w ogóle tych aspektów prawnych, praworządności w Polsce, która jest tak mocno na piedestale już od wielu, wielu lat tak naprawdę, tak? Bo tutaj jest, już dawno jest to na kanwie Unii Europejskiej i Polski, jeżeli chodzi o konflikt. Okay. Więc... I teraz no. Jeszcze raz logika tego wszystkiego. Krok milowy to uwarunkowania prawne, czyli zbudowanie fundamentu prawnego do tego, żeby w drugiej części danego zadania można było zrealizować inwestycje o określonej strukturze i określonych miarach wykonania. Ale wskaźnikach ilościowych. Ale tutaj. Tyle. Jacku, warto, myślę, że też na tym kolejnym spotkaniu też o tym na pewno powiemy, czy czasem w tych uwarunkowaniach prawnych nie ma czegoś, co powoduje, że Polska oddaje swoją samostanowienie tak naprawdę o swoim, o tym swoim rozwoju Unii Europejskiej. To jest jakby bardzo ważny element, bo odpowiedź być może... Odpowiedź brzmi nie. Okej. Okay. Pokażę wam za tydzień kilka takich aktów prawnych i pokażę wam, jak bardzo ważne są z perspektywy różnych kwestii związanych czy z cyfryzacją, czy z poprawą mobilności. I zakończmy po prostu dyrdymałowanie w tej narracji medialnej i w tym szaleństwie oskarżania lewej, prawej, lewej strony, a w końcu Brukseli. Tak, skupmy się na robocie, jak to często mówię w moim zespole. Tak? A ja mam prośbę w takim razie do każdego słuchacza, jeżeli wy macie jakiekolwiek wątpliwości, w sensie słyszeliście o czymś, czytaliście cokolwiek, co wzbudza wasze wątpliwości, chcielibyście, żeby to było wyjaśnione, napiszcie w komentarzu na kolejnym spotkaniu w Sednorynku, weźmiemy to na tapetę z Jackiem i wyjaśnimy, jak to w rzeczywistości jest, czy faktycznie jest problem, czy to jest tylko i wyłącznie narracja, która się pojawiła w mediach, które no, atakują aktualnie rządzących. Tak jest, bo słuchajcie, no jedynym ratunkiem na szaleństwo to jest po prostu bycie poinformowanym faktami, a nie prawdami i półprawdami. Tam, gdzie istnieje niepewność, niedomówienia, rodzą się demony. A więc ten program ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której no patrząc na to, że mamy parę tysięcy ludzi, no to wy pogadacie znowu z innymi i będzie może kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy powiedzą, skończcie z okłamywaniem nas i zacznijcie mówić o tym, jak jest. A nie o tym, jak tam w waszych niezwykle intelektualnych przestrzeniach, i to słowo przestrzenie akurat ma znaczenie, prawda? To są tak mądre przestrzenie, że one jeszcze nie przemiliły tej informacji. I myślę, że za tydzień kilka konkretnych tematów także i ja będę miał wyjaśnienia, które się gdzieś tam nurtują i pojawiają, więc będzie ciekawie. Zapraszamy serdecznie. Teraz Jacku, dziękuję Tobie za to spotkanie. Wam wszystkim również za spędzony z nami czas pomimo wakacji. Dajcie znać w komentarzu, jakie Wy macie wątpliwości i uwagi do KPO lub jakie macie zdanie na temat tego, co dzisiaj usłyszeliście. Dzięki. Do KPO ZO. ZO. Okay. Niech będzie. Pięknego weekendu, posłuchajcie, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.